Martyna Wojciechowska, 45L. Od lat pomaga sześć dziewczynkom z różnych zakątków świata. Jak dowiedziała się Rewia, dziennikarka jest w trakcie kilku innych procesów adopcyjnych. Odkąd, adoptowała Kabulę, okaleczoną dziewczynkę z afrykańskiej Tanzanii, marzyła o tym, aby jej córka zobaczyła Polskę. Udało się to we wrześniu 2018 roku. Reklama Martyna Wojciechowska pokazała jej Kraków i Tatry. Kabula wyjeżdżała z Polski zachwycona i, jak dowiaduje się, rewia, niedługo ponownie odwiedzi nasz kraj. Tym razem Martyna chce jej pokazać wybrzeże. Już się nie może doczekać wspólnej wycieczki i spacerów po plaży, zdradza w rozmowie z rewią jej bliska, znajoma. Ale Kabula nie jest jedyną adoptowaną córką Martyny Wojciechowskiej. Dziennikarka pomaga łącznie sześć dziewczynkom w różnych zakątkach świata. Nie szczędzi środków, aby sfinansować ich szkoły oraz utrzymanie. I na tym nie koniec. Martyna jest w trakcie kilku innych procesów adopcyjnych. Ale dopóki się one nie zakończą, nie chce o nich mówić, usłyszeli dziennikarze Rewi. Jednocześnie stara się nie zapominać o własnej córce, Marysi. 11. Mamy. Mnóstwo momentów, kiedy jesteśmy tylko same. Nie odbieram wtedy telefonów. Bawimy się, wspinamy. Jeździmy na nartach, a kiedy cierpi, rzucam wszystko, siedzimy na podłodze i płaczemy. Staram się być mamą na milion procent i wierzę, że daje Marysi to, co najważniejsze poczucie bezpieczeństwa, opowiada podróżniczka. Zobacz więcej materiałów z życia gwiazd.